Można powiedzieć wszystkim paniom, że Dzień Kobiet miały dzisiaj udany. Tak, chcieliśmy wszystkim kibicom Piasta Gliwice w ten sposób podziękować za to, że nasze mecze chodzą i życzyć wszystkiego dobrego. Myśmy może troszeczkę byli denerwowani, bo marzyliśmy o tym pierwszym zwycięstwie w tym roku i dążyliśmy do niego i z tego się naprawdę bardzo cieszymy. Bardziej czujesz po tym zwycięstwie ulgę czy radość? To i to, bo długo wyczekiwaliśmy, aby te pierwsze trzy punkty wymarzone gdzieś tam zdobyć. Wydaje się, że teraz troszeczkę zeszło z nasze ciśnienie i będzie się grało łatwiej. Też wyglądaliśmy trochę w siebie, pewności siebie, której nam brakowało w tych meczach pierwszych wiosenek. Tak, oczywiście, że radość, bo jak powiedziałem, to pierwsze zwycięstwo w tym roku, z czego się bardzo cieszymy, bo naprawdę to był jakiś długi czas, do kiedyśmy doprowadzili do tego pierwszego zwycięstwa. Dzisiaj myślę, że jesteśmy wszyscy na boisku walczyli i zasłużyliśmy na te trzy punkty. Jak Śląsk to stworzył, jakie sytuacje, może w drugiej połowie tam poprzeczkę dał lub słupek. Ale myślę, że tą walką, którą jesteśmy dzisiaj pokazali na boisku, jesteśmy zasłużyli na te trzy punkty. Ja bardzo się z tego, ale cieszymy. Ja czuję się osobiście bardzo dobrze, mam siłę biegać. Widać, że drużyna też z treningu na trening coraz lepiej fizycznie wygląda i miejmy nadzieję, że ta nasza najwyższa forma przyjdzie na te 7 kolejek, które będą bardzo ważne i będą decydowały o tym, na którym miejscu skończymy. Gra co 3 dni pomaga bardziej niż trening? No, mnie chyba tak. Każdy zawodnik woli grać mecze niż trenować. Mamy szeroką kadrę, więc trener dotychczas rotował tym składem. Zobaczymy, jak zrobi w piątek. Każdy jest potrzebny i widać, że każdy, który wchodzi, znaczy coś w tej drużynie. Dlatego chcemy, aby ten Piast wrócił z jesieni. Chcemy do tego wrócić i wynikowo, i tą grą, którą Piast pokazywał. Chcemy po prostu wrócić do tego, aby to było tak, jak to wszystko było jesienią. Nie będzie zbyt wiele czasu na świętowanie, no bo właściwie za chwilę zaczynamy już stricte przygotowanie pod następnego rywala. Dokładnie, szybka jutro regeneracja, w czwartek już rozruch i w piątek mecz. Mam nadzieję, że przyjdzie więcej kibiców w piątek, bo dzisiaj momentami pokazaliśmy, że ten Piast może się podobać. Chcemy, aby w dłuższej gdzieś tam części meczu grać dobrze, stwarzać zagrożenie pod bramką przeciwnika i wygrywać, bo tego bardzo potrzebowaliśmy.